Archiwa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie to miejsce niezwykłe, przepełnione historią, pamięcią, tradycją. Niezliczone tomy zbiorów, spuścizn i kolekcji kryją w sobie prawdziwe dzieła, arcydzieła. Zielony Balonik był pierwszym polskim kabaretem literackim, założonym przez krakowskich literatów i artystów w 1905 roku. Jego popularność była ogromna. Stanowił wzór dla zakładanych później innych kabaretów. Na spektakle Zielonego Balonika nie było łatwo się dostać. Wymagane były imienne zaproszenia. Do specyfiki Zielonego Balonika należało, że wystosowywano imienne zaproszenia dla gości, których uważano za wartych zaproszenia. W Bibliotece Naukowej PAU i PAN znalazło się 29 zaproszeń wystosowanych do Franciszka Mączyńskiego, architekta budującego w stylu secesji. Wokół kabaretu Zielony Balonik narosło wiele mitów i legend. Wiele opowieści krążyło po Krakowie, mniej lub bardziej sprawdzonych. Twórcami z tego słynnego krakowskiego kabaretu był Jan August Kisielewski, znany dramaturg i krytyk, i Edward Żeleński, brat Boja. Boj Żeleński, Tadeusz, przyłączył się do kabaretu parę lat później. Kabaret polegał w dużej mierze na improwizacji. Spektakle odbywały się w soboty i każdy z zaproszonych mógł wystąpić z własnym skeczem, dowcipnym tekstem i piosenką. Opierało się to na humorze, zjadliwym, dowcipnym, ironicznym. Zaproszenia są nieprzeciętnej urody i bardzo ciekawe. Są to litografie tworzone przez znakomitych krakowskich artystów Iwo Galla, Kazimierza Sichulskiego czy Henryka Kunceka oraz wielu innych. Na zaproszeniu, oprócz istotnej informacji daty spektaklu, zawarty był z reguły bardzo dowcipny tekst. Z reguły, co zaproszenie, to inna treść. Ja pozwolę sobie zacytować jedno z zaproszeń. Ponieważ dotychczasowe prośby i groźby, że zaproszenie jest absolutnie osobiste i nie wywierają notorycznie na niektóre indywidua żadnego wrażenia, ostrzega się ciebie, ty zaproszony, że jeżeli byś się tym razem poważył sprowadzić niezaproszonego, a nie jakby ci to był brat, żona, siostra, czy rodzona, czy mleczna, przyjaciel, czy druh serdeczny, to nie tylko twój zacny kompanion, ale i ty sam na pysk wylanym będziesz, a wieżeja kabaretowe zatrzasną się za tobą na zawsze. Zaproszeń na pewno było wiele i były różne. Organizatorzy i bywalcy Zielonego Balonika wyróżniali się inwencją, dowcipem, zjadliwym, czasem dobrotliwym. Po pewnym czasie balonik stracił swój impet, być może już żarty się wyczerpały, a i czas nadchodzącej pierwszej i trwającej pierwszej wojny światowej nie wpływał dobrze na atmosferę. I na koniec pytanie, czy znacie Państwo równie piękne, ciekawe i dowcipne zaproszenia, które wysyłałby jakiś inny kabaret poza Zielonym Balonikiem? Więcej niezwykłych eksponatów znaleźć można w katalogu zbiorów artystycznych i naukowych na stronie pauart.pl.